Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Po teologu, po etyku teologu przyszło inżynierowi. No nie jest to łatwy chleb, ale czym się mogę podzielić? Jedynie zdroworozsądkowością, racjonalnością taką inżynierską. Dlaczego wybrałem ten fragment? To zdanie w zasadzie, nierozerwalność jedności od rodzicielstwa. W podtytule jest okrutny zakaz czy profetyczna troska, można od razu odpowiedzieć. Świat zakrzyczał, że to jest zakaz, że zabiera się człowiekowi wolność, że odbiera mu się prawo do szczęścia, do radości seksualnej itd., itd. Świat lat 60., których klimat już tu był przedstawiany, więc nie będę do tego wracał. Natomiast po owocach poznacie. Widzimy po 50 latach, jak ten świat cierpi, odrzuciwszy właśnie tą zasadę. W tej zasadzie zawarte jest bardzo wiele rzeczy, o których jeszcze wtedy ludzkości się nie śniło. Odpowiedzi na pytania, które jeszcze nie powstały. W tym profetyczność tej encykliki. Nierozerwalność jedności od rodzicielstwa. Jest to niesamowita treść, którą będę chciał troszeczkę tutaj swoimi refleksjami na ten temat się podzielić. Najpierw dokładnie tekst, żeby nie było... Czy ja to dam radę tu ustawić? Zobaczę. Czy sięgną kable? O, niedobrze zobaczyć. Jednak nie sięgnęły. To jeszcze jest ambon do przesunięcia. Ewentualnie stół prezydialny później. Więc jak nie... Jest, tak? Przeczytajmy dokładnie ten fragment Humane Vitae, o którym chcę powiedzieć. Tytuł jest Nierozerwalność podwójnej funkcji znaków w zbliżeniu małżeńskim, albowiem stosunek małżeński z najgłębszej swojej istoty, łącząc najściślejszą więzią męża i żony, jednocześnie czyni ich zdolnymi do zrodzenia nowego życia, zgodnie z prawami zawartymi w samej naturze mężczyzny i kobiety. Jeżeli zatem zostaną zachowane te dwa istotne elementy stosunku małżeńskiego, a więc oznaczenie jedności i rodzicielstwa, to wtedy zatrzymują w pełni swoje znaczenie wzajemnej i prawdziwej miłości oraz swoje odniesienie do bardzo wzniosłego zadania, do którego człowiek zostaje powołany, mianowicie do rodzicielstwa. I zdanie ostatnie wypowiedziane w 1968 roku przez papieża skłania do refleksji, coś się nam dzieje. Coś nam tu biega, spróbujemy to zgasić. Ale to się nie chce zgasić. Anuluj. O! Proszę się tym zająć. Myślę, że nie ma podzielności uwagi, wobec tego nie mogę. Może najpierw. Tak. Będziemy się męczyć. Przepraszam bardzo za tych inżynier techniczne problemy, tak? Otóż to zdanie zawiera odpowiedź, jak powiedziałem, na wszystkie pytania. Również na takie, które wówczas nie powstały. A mianowicie, na przykład na in vitro. Przecież to jest rodzicielstwo bez jedności małżeńskiej. Przecież nikomu się wtedy jeszcze o in vitro nie śniło. Być może powstaną jeszcze jakieś pytania, na które ta zasada, bo nazywam to zasadą, daje odpowiedź. Nie wolno oddzielać tych dwóch rzeczywistości. Ale to ostatnie zdanie. Sądzimy, że ludzie naszej epoki, minęło 50 lat, i co? Nieprzyjęcie zasad Humane Vitae spowodowało, że dzisiaj człowiek mniej rozumie niż wtedy. Mniej rozumie niż wówczas, dlatego że został zmanipulowany ideologiami sprzecznymi z rozumem. Spójrzmy na te dwa pojęcia. Jedność. Jedność osób. Nie wolno mówić o jedności ciał w przypadku człowieka. Byłoby to profanacją w zasadzie człowieczeństwa. Cielesno-psychiczno-duchowa. Jan Paweł II określił to mianem komunii osób. Jeszcze dodaje na wzór komunii osób boskich. Jest to przebogata rzeczywistość, nie ma czasu tego rozwijać. Humane Vitae myślała, czy papież myślał o jedności tej przebogatej, a świat sprowadził to wszystko do bardzo wąskiego aspektu jedności cielesnej, mianowicie do przyjemności seksualnej i tylko tego. Za chwilę ją wyrwał w ogóle z kontekstu dwupłciowości. Przyjemność jako taka stała się bożkiem dla świata. I to trwa i w tym jesteśmy, tym powietrzem oddychamy. Rodzicielstwo to nie jest tylko prokreacja. To jest cały proces. Już nie będę wymieniał. To jest najpierw wychowanie siebie do roli ojca, matki. Wszyscy chłopcy są wychowani powinni być wychowywani do roli ojca, matki. Zacznij to gender nam próbuje zmajstrować.
Wszystkie dziewczynki, chłopcy do ojca, oczywiście dziewczynki do roli matki. Ksiądz, który nie jest ojcem, jest do niczego kapłanem, tak? Siostra zakona, która nie jest matką, jest do niczego siostrą zakoną. Chociażby matka Teresa z Kalkuty, czy ojciec święty Jan Paweł II, prawda? Oczywiście myślę ojciec, matka w sensie szerszym niż tylko zrodzenie biologicznie potomstwa. Ale nasze rodzicielstwo kończy się wreszcie tym, że my umieramy, dając naszym dzieciom świadectwo wiernej, dozgonnej miłości, pięknej miłości rodzicielskiej. Tak przebogate, w największym skrócie, są te dwa pojęcia, których nie wolno rozdzielać. Chcę zarysować dwie koncepcje. Koncepcję Bożą. Boża koncepcja jest bardzo łatwa do odczytania, bo jest prawie naturalnym. Aktywność seksualną podejmuje para, gotowa do przyjęcia skutków tejże aktywności dziecka, ale gotowa, to znaczy, że stworzyli trwałą więź, stworzyli małżeństwo, stworzyli tam nawet podstawy materialne i to wszystko razem wzięte. I taka jest naturalna koncepcja Stwórcy. Bardzo łatwa do odczytania rozumem. Nie trzeba być geniuszem, żeby to przeczytać. Po co tak został stworzony mężczyzna i kobieta? Jan Paweł II przez pierwsze 5 lat pontyfikatu nam przypominał na każdej audiencji środowej, co spisano potem w jednej księdze, mężczyzną i niewiastą stworzył ich, że nie, jak mówi świat, jest, nie ma płci, czy za chwilę będziemy sobie wybierać płeć, tylko dwa sposoby bycia ciałem, na sposób męski i na sposób kobiecy. Stworzony do ojcowania, stworzony do matkowania. Natomiast nazwałem ludzka, ale pomyślałem zaraz, jak to napisałem to słowo, że tak naprawdę diabelska. Szatańska koncepcja, antykoncepcja. I zauważmy, że antykoncepcja właśnie rozrywa tą nierozerwalną więź. Jedność bez rodzicielstwa. Za chwilę będziemy mieli w drugą stronę in vitro, rodzicielstwo bez jedności małżeńskiej. Cały problem jest z tożsamością dziecka i tak dalej. I to nie będę już tego wszystkiego przeczytywał, ale dochodzimy do czego? Dzisiaj w XXI wieku, że wobec bożka seksu ludzie składają miliony, 55 milionów rocznie ofiar z życia swoich dzieci. Jak przeczytamy Stary Testament, to najobrzydliwsza zbrodnia w oczach Pana to było składanie żywych ofiar Molochowi, bożkowi imieniem Moloch. My oburzamy się na brutalność tamtych czasów, a sami w białych rękawiczkach robimy rzeczy znacznie gorsze i na znacznie większą skalę. I to jest wynik odrzucenia koncepcji Bożej, a przyjęcia tej nieludzkiej, a szatańskiej antykoncepcji. Tak jak powiedziałem, seks stał się bożkiem i teraz ta cała rewolucja seksualna, ten termin był tu wyjaśniany, nie będziemy do tego wracać, ona niby zaczęło się od antykoncepcji, od swobody seksualnej, ale to miało swoje dalsze konsekwencje. Akceptacja oczywiście środków poronnych, akceptacja aborcji, akceptacja sterylizacji i dalej wyrywanie tej przyjemności seksualnej nawet z kontekstu dwuosobowego najpierw, a potem dwupłciowego w ogóle, tak? Czyli mamy cały homoseksualizm, akceptacja związków, adopcja dzieci, co jest zbrodnią, powtarzam, krzyczącą, wołającą o pomstę do nieba. Dawanie dzieci na wychowanie parze jednopłciowej to jest niewybaczalna krzywda zadana tym dzieciom. Są badania, które to potwierdzają. No, ideologia nie pozwala tego głośno mówić. Pewnie mnie kiedyś za to wsadzą. Ale idźmy dalej. To nie tylko rozpad, ta rozwiązanie seksualna, zboczenia, dewiacje, ale to daje rozwody, zdrady wcześniej, rozwody. A jak przebiegają odejścia kapłanów z kapłaństwa? Zna ktoś inny przypadek, jak przez niepanowanie nad własną seksualnością? To wszystko są owoce rozdarcia, wyzwolenia seksualności z jednego, jedynego miejsca aktywności seksualnej, tak? Bo cali jesteśmy seksualni, więc nikt się nie wyzwoli z własnej seksualności. Jedno jedyne miejsce, które człowiekowi może dawać pożytek uruchomienia aktywności seksualnej, to jest akt małżeński kochających się ludzi, otwartych na skutek naturalny tegoż działania, jaki może być, nie musi, ale może być poczęcie dziecka. To jest jedyny kontekst, co próbuje zabezpieczyć humane vitae, w którym aktywność seksualna, łącznie z przeżyciem przyjemności seksualnej, może powodować wzrost osoby, wzrost więzi osób i może owocować dobrem. W każdym innym wypadku uruchomienie przyjemności seksualnej jest destrukcyjne dla samego człowieka, destrukcyjne dla więzi, destrukcyjne w efekcie dla społeczeństwa. I teraz
I ta okrutność Kościoła, których broni świat, przecież to, ta zasada dotyczy tak samo wszystkich ludzi niewierzących, bo to jest zasada wydobyta z natury człowieka, a my jesteśmy obiektywnie jacyś i znowu ideologie mówią, że nie jesteśmy obiektywni. Jestem inżynierem i nie dam sobie powiedzieć. Mam ciało obiektywnie jakieś i na pewno nie jest to ciało kobiece. Nawet bym sobie wszystko poucinał, podchajcował hormonalnie i tak nie będę kobietą, bo wiem, że w moim ciele, w każdej komórce mam zapisane X, Y, X, Y, X, Y. Jestem facetem, facetem, facetem i do końca życia będę facetem i może być, mogę być szczęśliwy tylko jako facet. Nie ma innej drogi do mojego szczęścia. Rozpoznać, kim jestem i bycie w najczystszy sposób tym, kim jestem. Tak więc popatrzmy, jak się oderwie płodność od jedności małżeństwa. Tu mamy całe in vitro. Ile pięknych ideologii usprawiedliwiających pragnienie posiadania dziecka, samo słowo posiadania już jest. Nie rozwijamy myśli, ale jest to naprawdę ogrom problemów. Ale zobaczmy jedną rzecz, że wszystkie wielkie cywilizacje, które upadały, ten upadek poprzedzony był rozwiązłością seksualną. Zmierzamy właśnie w tą stronę. Być może Polska jest ostatnim krajem, który może uratować Europę i świat, i chrześcijaństwo. Przynajmniej w Europie jest pewnie ostatnim krajem, który może uratować oblicze katolicyzmu. Zostawiam te elementy szczegółowe. I na momencie, które wkrótka taka refleksja, jak to się działo w chrześcijaństwie z podejściem do tej wspomnianej antykoncepcji, ale antykoncepcja jest tylko jednym z elementów, który ciągnie za sobą całą lawinę. Więc w latach do 1930 roku była pełna zgodność wszystkich wyznań chrześcijańskich co do odrzucania antykoncepcji. W 1930 roku Anglikanie jako pierwsi odrzucili i potem poszła lawina przez kościoły protestanckie. I Kościół katolicki został ostatnim obok prawosławnego, który oficjalnie nawet w 1937 roku potwierdził zgodność z patrzenia na płciowość człowieka, podejście do płciowości i płodności zarazem, bo nie da się tego oderwać. Przepraszam, ale króciutka refleksja, bo niedawno, za niedługo będzie rocznica śmierci ojca Karola Meissnera, który kiedyś był w latach chyba 90. jeszcze, był na konferencji psychologów w Stanach Zjednoczonych i przyjechał. On tak prześmiewczy potrafił być i mówi, bo powiedział o absolutnej nierozłączności mówienia o seksualności i płodności. Że są dwie rzeczy, których nie wolno rozdzielać. Jeśli mówi o seksie, to trzeba mówić o płodności. Jeśli mówi o płodności, to się kojarzy z seksualnością. Tak, no akurat używam angielskich określeń. Tak? I on powiedział, przychodzili mi te Amerykany i mi tak gratulowali. Takie new vision, new vision. Jakie new vision? Tak, dla dzisiejszego świata ogłupłego na punkcie przyjemności seksualnej to jest nowa wizja, że nie wolno mówić o seksualności w oderwaniu od płodności. Przez długie lata w Polsce funkcjonowała na naszym rynku książka pani, no już niech będzie, pani Michaliny Wisłockiej, niech nie lubię robić propagandy takim osobom, gdzie ona po napisaniu książki, tylko bo jedyna książka mówiąca o tych sprawach, pokątnie czytana przez wszystkich, gdzie ona w napisaniu książki mówiła z dumą, ani razu nie użyłam w książce określenia małżeństwo. Ani razu nie użyłam książki określenia dziecko, ani nawet trwała więź. Ukuła taki termin radosna zabawa kochanków w łóżku. Czyli dokładnie zanegowała sens natury człowieczej. Wobec tego wszystko, co propagowało przez 20 kilka lat w Polsce, było niszczeniem naszego narodu i powinno być ukarane, a nie kręcenie filmów o tej genialnej postaci. Prawda? W początku lat 60. powstał rozdźwięk wśród katolików, teologów katolickich. Papież Jan XXIII powołał w 63. komisję, potem tą komisję powiększył w 64. Już słyszeliśmy, że Karol Wojtyła nie był wypuszczany z Krakowa na posiedzenie komisji, dlatego powstały materiały pisane. I zarysowały się generalnie dwa podejścia.
komisja nie była zgodna. Także encyklika nie była wynikiem zgody w komisji, tylko była osobistą decyzją Pawła VI, którego przekonały między innymi materiały z Polski i przy okazji może jest to sporo osób zajmujących się metodami naturalnymi. To powiem jako ciekawostkę. 1000 zeszytów z obserwacjami kobiet polskich było przesłanych papieżowi, żeby pokazać, że można, bazując na rozumie i woli, kształtować dzietność małżeństwa, no, planować. Dobra. A więc dwa podejścia się zarysowały. Jedno, że jest obiektywna prawda. Z jednej strony objawiona, druga zapisana w naturze, w prawie naturalnym, który jest po prostu tym, co Stwórca zapisał w naszą. Mamy to rozpoznawać i mamy żyć jak najbardziej w zgodzie z tym, z tą wizją rozpoznaną. Czyli nie jesteśmy kreatorami, tylko jesteśmy stworzeniami, które mają poznać swoją naturę. Im bliżej będziemy własnej natury, tym będziemy szczęśliwsi. I to w to się wpisuje dokładnie Humane Vitae. Druga powstała wizja, że jeżeli ludzie powszechnie zaczynają działać inaczej, niż się głosi nawet w nauce Kościoła, to trzeba się nad tym pochylić. I trzeba jakoś tak zrobić, żeby ci ludzie nie czuli się źle. Żeby przestali grzeszyć, wobec tego zmienimy definicję grzechu. Pamiętamy znaną wypowiedź papieża Franciszka przed synodem o rodzinie w 2015 roku. Pięknie jak owce idą za pasterzem, ale czasem pasterz musi wejść między owce i cuchnąć owcami, ale czasem pasterz musi iść za owcami, bo one też mają swoją intuicję. I w tym cuchnąć owcami zabrakło. Zabrakło jednej do powiedzenia, którego również brakowało potem na synodzie. A mianowicie, po co ma wyjść i cuchnąć owcami? Żeby je nawrócić i wyprowadzić z tego grzechu. I tego już zabrakło. Tego również zabrakło w Amoris Laetitia. Natomiast ostatnie stało się strasznie niebezpieczne dla Kościoła, a mianowicie, że owce mają swoją intuicję. Więc jak wszyscy używają antykoncepcję, to znaczy, że to jest dobre. Jak wszyscy, nie wiem, używają aborcji, to znaczy, że to jest prawidłowe. No bo skoro wiek, czyli socjologiczne podejście do tworzenia norm etycznych. Jakiś koszmar, który niestety nam zagraża. Jeżeli wszyscy w mieście zaczną kraść, trzeba uznać, że w tym mieście należy kraść. A kto nie kradnie, jest nienormalny. I to jest zdanie Karola Wojtyły. Bardzo go kochamy. Dlatego je przywołam w całości. Ojciec Święty, w tym chodziło o Pawła VI, zmierza do przekonania czytelnika, że antykoncepcja w kontekście praw chrześcijańskich ani nie była nigdy przyjęta w nauce Kościoła, ani też pod żadnym absolutnym warunkami i za żadną cenę nie może być przyjęta. To powiedział w 69 roku, napisał. No. I ja akurat mu wierzę i uważam, że tak musi być. Zgadzam? Po tym synodzie o rodzinie, najpierw nadzwyczajnym w 2014, potem zwyczajnym, w którym mieliśmy okazję z żoną uczestniczyć, pojawia się adhortacja Amoris Laetitia, tam jest A na końcu, przepraszam za literówkę. W interpretacjach okazuje się, że już w wielu episkopatach zinterpretowały ten tekst, że oto zależy od spowiednika, zależy od sumienia małżonków. Takie sugestie były. I cudzołóstwo przestało być cudzołóstwem. I zwracam uwagę, że Chrystus, nie apostoł, nie święty Paweł, nie jakiś teolog, Chrystus powiedział, to zapisał akurat Marek, jeśli ktoś porzuca żonę i żeni się z inną, popełnia cudzołóstwo względem niej, jeśli ona porzuciła swojego męża i wyszła za innego, też cudzołoży. I tego zdania nie może zmienić ani papież, ani kościół, ani synod, ani sobór. Bo to jest zdanie wypowiedziane obiektywnie przez Chrystusa i ostatecznie musimy być wierni Chrystusowi. Jeżeli to, co teraz powiedziałem, zabrzmiało jakby przeciwko papieżowi, to nie taką miałem intencję. Natomiast jest obawa o jedność Kościoła katolickiego. Jeżeli takie zdanie wypowiadam, to po to, żebyśmy się modlili za jedność Kościoła w hierarchów i ludu Bożego, żebyśmy potrafili opowiedzieć się za tym, co jest obiektywnie prawdziwe, a nie statystycznie prawdziwe. Bo ta skłonność powstała. Dzwonią. Skutki zachowania zasady nierozerwalności są dla osoby, dla małżeństwa, dla Kościoła, dla świata ostatecznie i podobnie te skutki
Dramatyczne, to może być, będzie doczytać w materiałach. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, że przyjęcie tej prawdy o nierozerwalności uratuje osobę, rodzinę, naród, Kościół, świat. Odrzucenie zniszczy. Jan Paweł II określił to cywilizacja śmierci i cywilizacja miłości. Pan Bóg powiedział, kładę przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Życie i śmierć, wybierajcie życie. I ostatnie zdanie. Na zakończenie spotkania rodzin w Meksyku w 2009 roku w styczniu papież Benedykt poprzez łącza satelitarne błogosławił na końcu mszy i powiedział zdanie, które jest ogromnie optymistyczne i chce się z nim podzielić dla każdego z nas. Najważniejsze, co katolik może dać światu, to osobista świętość. I tego nam nikt nie jest w stanie zabrać i wydrzeć, czego sobie i wam życzę. Dziękuję bardzo.